Cześć czołem. Pamiętasz, jak w ostatnim filmiku mówiłem Ci o rejestrze klauzul niedozwolonych, który prezentuje UOKiK, które znajdują się w regulaminach sklepów internetowych? Dobra, zdanie dość długie i dość trudne, ale pokażę Ci, o co chodzi. Zobacz. To jest strona UOKiK-u. Ona jest średnio responsywna, nie dostosowuje się do telefonów. I na tej stronie rejestr.uokik.gov.pl, link będziesz miał na dole w komentarzu, są klauzule niedozwolone, czyli postanowienia, które nie możesz używać w swoim regulaminie. No właśnie, są stowarzyszenia, które chodzą po stronach internetowych, sklepach internetowych, wchodzą do regulaminu i szukają niedozwolonych klauzul. Jeżeli znajdują, to bank leci pozew. I oby znaleźli jedną klauzulę, bo często robią tak, że jedna klauzula to jest jeden pozew, druga klauzula to jest drugi pozew. Wysyłają osobne pozwy na każdą klauzulę, a ty z każdym pozwem, z każdą sprawą musisz wybulić jakieś półtora koła, jeżeli przegrasz. Tak było chyba kiedyś. Nie znam aktualnych stawek, aczkolwiek no, nie są to przyjemne wydatki. Druga sprawa, jeżeli przegrasz, jeżeli masz klauzulę niedozwoloną, jesteś jako pozwany tutaj widoczny, więc słabo znaleźć się na takiej liście kozłów ofiarnych stowarzyszeń, które zajmują się weryfikacją tych regulaminów. Możesz tutaj trafić też na przykład, jeżeli będziesz miał jakiegoś upierdliwego klienta. Też są takie sytuacje, że ktoś pójdzie do UOKiK-u, doniesie, jest sąd Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który tym się zajmuje, wysłać taki donos można stosunkowo łatwo, a później można mieć problemy. Dlatego też warto zadbać o to, żeby regulamin na Twojej stronie był aktualny. Prawnik, który przygotowuje Ci regulamin lub dba o to, żeby był zaktualizowany, na bieżąco śledzi wpisy w tym rejestrze, więc masz pewność, że nic Ci nie grozi, to jest raz, a dwa, prawo polskie zmienia się stosunkowo często, właściwie co roku, więc tak czy inaczej ten regulamin musisz sobie aktualizować. Jeżeli chodzi o dobrą kancelarię prawną, w opisie link do kancelarii KZ plus kodzik rabatowy ode mnie, bo współpracujemy z nimi od dawna, mogę ich polecić, więc wiem, że robią dobrze, a skoro robią dobrze, to dlaczego przy współpracy ze mną nie mogą zrobić tego trochę taniej? Więc ogarnij temat, oglądaj też moje inne filmiki, zaraz będzie filmik na temat zapożyczania regulaminów z innych stron internetowych, czyli podpierdzielania regulaminów, no i używania gotowców, więc dzięki, do zobaczenia. Cześć.